Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj Wam powiem, dlaczego jest tak trudno streamować prawdziwe retro. Prawdziwe retro! Witam ponownie na kanale Retrogralni, na kanale poświęconym wszelakim przejawom naszej retro rozrywki. Przepraszam dzisiaj ewentualnie za mój głos, jestem tak naprawdę w trakcie choroby gardła, siedzę sobie zamknięty w domu, ale postanowiłem, że mimo wszystko nagram jakiś odcinek, no z powodu ograniczonych możliwości po prostu dzisiaj trochę ponarzekam, ale też mam nadzieję, że z tego narzekania dowiecie się czegoś ciekawego, może nawet dzięki temu będziecie mogli łatwiej wejść w temat streamowania starych gier, streamowania prawdziwego retro. I od razu muszę zaznaczyć, co mam na myśli, mówiąc prawdziwe retro. Chodzi mi bowiem po prostu o te komputery najstarsze, te komputery, które podłącza się do monitorów, do telewizorów za pomocą sygnału wideo, composite wideo, ewentualnie S-video, super wideo. W tą kategorię wchodzi naprawdę zaskakująco dużo sprzętów. Jeśli chodzi o komputery, to będzie to na przykład Commodore 64, Commodore 128, generalnie wszystkie komputery z rodziny 8-bitowego Commodore. Z drugiej mojej ulubionej stajni oczywiście chodzi tutaj o wszelkie komputery Atari, ze szczególnym uwzględnieniem serii XE i XL, no ale także na przykład dziwnej konsoli XEGS, czy w ogóle też konsol, 8-bitowy konsol Atari, pod warunkiem, że będą one wyposażone w wyjście wideo, bo niektóre takiego sprzętowego wyjścia wideo nie posiadały. Ale załóżmy, że posiadają, a jeśli mają tylko wyjście antenowe, no to zaraz do tego jeszcze wrócimy. Z innych konsol oczywiście trzeba wymienić Famicoma, Pegasusa, Nintendo Entertainment System, czyli właściwie wszystko to samo, wszystko jedno. Super Nintendo, nawet Nintendo 64, jeśli podłączamy je wyjściem wideo. No oczywiście jeszcze Sega Master System, Sega Mega Drive, no i wszystkie konsole, które jeszcze można podłączyć tym starym, żółtym kabelkiem. Specjalnie nie wchodzę tutaj w ogóle w temat komputerów i konsol, które na swoim wyjściu dają sygnał RGB lub komponent wideo, bo to jest zupełnie osobny temat i zupełnie osobne, inne, choć podobne problemy. No i mam nadzieję, że wcześniej, kiedy mówiłem o sygnałach wideo, to używałem słowa composite, bo wiecie, czasami composite i komponent może się człowiekowi w natłoku myśli pomylić. No i możecie zapytać, na czym właściwie polega ten problem? Przecież od dekady, dwóch dekad, może nawet dłużej, istnieją takie urządzenia jak grabery na przykład USB, które umożliwiają podłączenie urządzeń w standardzie wideo i S-video no do komputera za pomocą właśnie gniazda USB i spokojne nagrywanie obrazu. No i przecież to generalnie działa. No ale problem jest. Problem oczywiście jest. Po pierwsze, te urządzenia generują ogromne lagi, generują ogromne opóźnienia. To znaczy, że to, co pojawia się na ekranie komputera pobrane z tego urządzenia, tak naprawdę jest opóźnione w stosunku tego, co się dzieje na konsoli, na przykład o pół sekundy, czasami nawet dłużej, no, czasami trochę krócej, ale jest to na tyle dużo, by używanie tego urządzenia jednocześnie do grania i do nagrywania, czyli po prostu do streamowania, było bardzo utrudnione. Możecie sobie przypomnieć wiele streamów, na których używałem tego urządzenia i lamiłem w gry. Oczywiście po pierwsze nie jestem jakimś super graczem, ale po drugie opóźnienie, które występuje na tych graberach, jest na tyle duże, że po prostu uniemożliwia wykonywanie na przykład szybkich skoków w platformerach, a co za tym idzie, ginie się znacznie częściej niż wynikałoby to ze własnego skilla. Jak można obejść ten problem? Ano, można obejść go w dosyć prosty, aczkolwiek trochę niewygodny sposób. Wystarczy po prostu tutaj sobie zamontować przejścióweczki, które rozdzielają sygnały wideo, audio z jednego sygnału na dwa sygnały. To są takie po prostu zwykłe trójniki. No i tak rozdzielony, zduplikowany sygnał na dwa możemy spokojnie jednocześnie poprowadzić do grabera, do komputera, a z drugiej strony do osobnego telewizora, najlepiej CRT, który będziemy używać po prostu do grania. W tym momencie nasz setup do streamowania będzie składał się nie tylko z samej retrokonsoli, retrokomputera, nie tylko z dodatkowego komputera z ekranem do streamowania,
ale jeszcze oczywiście dodatkowego telewizora CRT do grania. No, nie zawsze takie coś nam się mieści na biurku, no i sprawia to przez to różne problemy takie czysto logistyczne. Ja w tym momencie używam do streamowania jednego biurka, małego biurka, i na tym biurku ledwo mi się mieści laptop, retro maszyna. Na szczęście mam drugi monitor LCD zamontowany na wysięgniku, ale na tym monitorze już po prostu bezpośrednio takiego sygnału wideo nie wyświetlę, bo jest to monitor, no, typowy monitor komputerowy. Podobnie istnieją grabery, takie proste grabery na USB, które jeszcze mają wejścia, zwykłe wejścia wideo i nie posiadają lagów, ale ja osobiście na żaden taki nie trafiłem. Jeśli nawet czasami mają one mniejszy lag na wideo, to bardzo często na przykład mają jakiś spory lag na audio. Także tutaj naprawdę z tego typu graberami jest ciężko. Dlatego też te grabery, no jeśli nie ma się po prostu dużo miejsca w pokoju, no do streamowania się trochę słabo nadają. Mają one poza tym jeszcze jeden problem. Nagrywają one obraz z prędkością 25 klatek na sekundę, czyli z taką prędkością, z jaką działa telewizja, ale niestety komputery 8-bitowe w większości przypadków nadają swój obraz z prędkością 50, no nie powiem klatek, bo to nie są do końca klatki, ale powiedzmy, że powiem z prędkością 50 obrazów na sekundę, także w tym przypadku co drugi obraz nam znika, gubi się gdzieś. No i teraz czeka nas pewna ciężka dygresja, ale musimy o niej powiedzieć. Chodzi tutaj o rozdzielczość i ilość obrazów na sekundę, jeśli chodzi o telewizję i jeśli chodzi o komputery 8-bitowe. Otóż taka zwykła naziemna telewizja, system PAL, sygnał wideo, który podłączamy do telewizora, posiada rozdzielczość 480i. Co to znaczy 480i? Otóż oznacza to tyle, że pełna klatka obrazu posiada rozdzielczość pionową 480 linii. To znaczy na jednym obrazie przekazywane jest 480 linii danych. Rozdzielczość pozioma to jest osobny temat, nie będę nawet już w niego teraz wchodził. Dodatkowo literka I od angielskiego interlace oznacza, że jest to obraz nadawany z przeplotem. To mówi po prostu tyle, że naraz nie nadajemy po kolei 480 linii obrazu, tylko nadajemy na początku 240 linii obrazu parzystych, następnie 240 linii obrazu nieparzystych. I one nam się później na ekranie telewizora przeplatają, no stąd ta nazwa przeplot. W związku z tym do telewizora w ciągu sekundy napływa 25 pełnych klatek w postaci 50 półklatek. To oznacza, że telewizor tak naprawdę rysuje nam na ekranie obraz 50 razy na sekundę, ale co drugi raz jest to pół obrazu. Czyli te obrazy wymieniają się pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi. Jest to tak szybko renderowane, odrysowywane na ekranie telewizora, że ludzkie oko tego nie widzi. I to jest sygnał 480i. Czasami jednak na końcu oznaczenia rozdzielczości zamiast literki I stoi literka P. P jak progressive, jak progresywny przesył danych. Progresywny przesył danych po prostu polega na tym, że wysyłamy naraz wszystkie dane o wszystkich liniach obrazu. Progresywnie. Także jeśli mamy klatkę 480-liniową, to po prostu naraz wchamy do telewizora tą klatkę 480-liniową. I tutaj tak naprawdę może dziać to się zarówno 25 razy na sekundę, 50 razy na sekundę. No to już tak naprawdę zależy od transmisji, jaką otrzymuje telewizor. Bo takie 480p to już nie jest taka typowa transmisja telewizyjna. Także w tym przypadku, w przypadku sygnału progresywnego, każda klatka po prostu jest osobnym, pełnym obrazem. A w przypadku interlace'u każda klatka musi tak naprawdę składać się z dwóch osobnych, łączących się razem obrazów. Półklatek. No i tutaj wracamy do Commodorka. Otóż za czasów Commodorka telewizja działała na przykład z rozdzielczością, jak już wspominałem, 480i. 480i, dwa półobrazy 50 razy na sekundę. Natomiast Commodorek i wszystkie inne, no praktycznie wszystkie inne komputery 8-bitowe nie nadają takiego sygnału. One stosują pewien
hack. Stosują pewien hack. Zaczynają nadawać pierwszą półklatkę takiego pełnego obrazu, czyli nadają pierwsze 280 linii, po czym w tym sygnale takim standardowym powinny nadać drugie 280 linii w drugiej półklatce, przesyłając tym samym do telewizora pełną klatkę. One natomiast po przesłaniu pierwszej półklatki zrywają transmisję i zaczynają nadawać znowu kolejną pierwszą półklatkę z rozdzielczością 280 linii. Mamy więc 280 linii pełnego obrazu i znowu 280 linii pełnego obrazu. W związku z czym mówi się, że komodorek i komputery 8-bitowe, konsole 8-bitowe nadają sygnał 280p. No bo tak to wygląda, 280 linii, każda ta klatka to jest taki pełny obraz, tylko robią to nie 25, a 50 razy na sekundę. Oczywiście nie 280, ale 240. Czyli 240 linii i 240p. No cały widz polega na tym, że takiego standardu w telewizorach nie ma. Ale na szczęście telewizory z lat 80. i generalnie wszystkie telewizory raczej do tej pory są na tyle inteligentne, że potrafią ten hack po prostu przyjąć na klatę i wyświetlać w ten sposób obraz bez żadnego problemu. O tym zresztą mówiłem już kilka razy w swoich filmikach, że stare telewizory CRT były bardzo tolerancyjne na to, co otrzymywały na wejściu. A nowe telewizory LCD, no chcąc, nie chcąc, no musiały mniej więcej taki standard utrzymać. Ale to urządzenie to nie jest telewizor, to jest graber, który został stworzony po to, by przegrywać z kasety wideo z magnetowidu na komputer, w związku z czym on taki tolerancyjny nie jest, no i otrzymujemy tu po prostu co drugą klatkę, jaką wysyła nam stara konsola czy stary komputer na ekranie. No oczywiście nam to nie miga, bo wyświetlana jest też co druga klatka ekranu. Wszystko niby jest w porządku, tylko po prostu mamy dwa razy mniej informacji. I niestety powoduje to, że na przykład w demkach pewne efekty nam się nie wyświetlają poprawnie na ekranie. Czasami również w grach możemy spoglądać na... Czasami również w grach można zauważyć, że po prostu ten obraz wygląda inaczej niż powinien na ekranie. No więc co możemy zrobić, by poprawnie sobie taki obraz wyświetlić w 50 klatkach na sekundę, a nie w 25 klatkach na sekundę? No możemy sobie kupić jakiś współczesny lub po prostu w miarę współczesny graber, jak na przykład Avermedia LGP Lite, który jak najbardziej radzi sobie z grabowaniem obrazu z HDMI, no z prędkością nawet 60 klatek na sekundę, chociaż te 60 klatek na sekundę da się tylko uzyskać w rozdzielczości 720p, no ale w przypadku retrosprzętów to nie jest żaden problem, retrosprzęty na pewno 720 linii na ekranie nie generują. Generują, jak już mówiłem przed chwilą, około 240 linii na ekranie. Tak przy okazji zapisałem sobie, jakie rozdzielczości ten graber przyjmuje, jakie obsługuje. No, zaczyna się od 640x480, 720x480, 720x576, 800x600 i tak dalej. No niby tych rozdzielczości jest sporo, ale mamy tutaj dwa problemy. Po pierwsze, najmniejsza rozdzielczość to jest 480 pikseli w pionie, czy powiedzmy linii w pionie, a te nasze konsole nadają 240 około linii w pionie. A po drugie, tutaj mamy wejście HDMI, a konsole mają wyjście wideo. No więc co możemy zrobić, żeby taki graber wykorzystać do streamowania? No musimy sobie na początku ten sygnał wideo z konsoli komputera zamienić na sygnał HDMI. Jak to zrobić? Ano możemy sobie na przykład kupić taki tani upscaler. To jest urządzenie, które po prostu zamienia sygnał wideo i audio na sygnał HDMI, który możemy podłączyć do grabera. I do takiego małego oto ustrojstwa możemy sobie spokojnie podłączyć na przykład komodorka, a następnie komodorka możemy podłączyć do tego grabera. No tylko, że tutaj mamy znowu mały problem, a właściwie kilka problemów. Po pierwsze, tak jak mówiłem, 240p, które nadają stare konsole, stare komputery, to nie jest żaden standard.
Tutaj znowu tak naprawdę to urządzenie oczekuje na wejściu minimum 480i, a dostaje 240p. W związku z czym znowu zachowuje się trochę dziwnie. Tak naprawdę nie robiłem jakichś zaawansowanych testów, ale wydaje mi się, że po prostu z tego urządzenia znowu otrzymujemy tak szczerze 25 klatek zamiast 50 klatek, więc podłączanie obrazu stąd do takiego lepszego grabera HDMI, jeśli chcemy sobie zgrać grę w 50 klatkach na sekundę, to się znowu mija z celem. Oczywiście pewne konsole, te mniej prawdziwe retro, nadają ten sygnał 480i, taki prawdziwy, chyba tak z PlayStation pierwsze miało i one rzeczywiście chyba z tym urządzeniem będą współpracowały w 100%. Poza tym znowu, to nie jest telewizor CRT, który jest tolerancyjny, tylko to jest nietolerancyjny upscaler. W związku z czym, o ile do tego urządzonka podłączałem Commodore i Commodore bez problemu sobie działało, to już na przykład Atarynka z tym urządzeniem no po prostu działać mi nie chce i nie mogę uzyskać z niego stabilnego obrazu. Nie mogę z Atarynki uzyskać stabilnego obrazu na HDMI. To jest jeden problem. A o drugim problemie to jeszcze na końcu powiem. Także to urządzenie, to tanie urządzenie, znowu się raczej nadaje do takich prostych zastosowań, jak nagrywanie sobie jakiś gameplay, czy też po prostu używania tego z tymi trochę nowszymi konsolami, bo z nowszymi konsolami działa naprawdę, naprawdę spoko. Co więc możemy zrobić, żeby uzyskać z tej starej konsoli, z telekomputera porządny sygnał HDMI, który będziemy mogli wykorzystać dalej w graberze czy w telewizorze? Ano możemy zaopatrzyć się w tak zwany retro upscaler. Tych retro upscalerów jest sporo. Ja mam tutaj taki retro Tink 2X Pro, upscaler, który potrafi zamienić sygnał wideo, komponent wideo oraz super wideo na sygnał HDMI. I to urządzenie zostało specjalnie przygotowane między innymi do tego, by rozpoznawać tą trochę niestandardową rozdzielczość 240p i zamieniać ją na 480p. Z tego urządzenia, mimo że na wejściu mamy 240 linii 50 razy na sekundę na przykład, otrzymujemy 480 linii 50 razy na sekundę. Wszystkie te super stare komputery, wszystkie te super stare konsole zaczną nam nadawać już z tego urządzenia sygnał 480p. Oczywiście możemy to urządzenie też wykorzystać do podłączania jakichś nowszych retro konsoli, retro komputerów, które nadają sygnały 480i czy 480p. Wtedy po prostu wyłączamy te podwajania linii i też to działa. A ma ono jeszcze jedną ważną zaletę. To urządzenie podobnież nie wprowadza żadnych opóźnień. To znaczy, że sygnał, który wchodzi do tego urządzenia, praktycznie od razu z niego wychodzi. Te opóźnienia są rzędu kilku milisekund i są właściwie pomijalne. Na tym urządzeniu te opóźnienia, które z niego wynikają, też nie są aż takie duże, ale już występują. Co się dzieje z tymi opóźnieniami dalej, to możecie sobie przypomnieć filmik, który nagrałem no już jakiś czas temu, o którym właśnie mówiłem o opóźnieniach i co one nam później złego robią w telewizorach i dlaczego nie możemy przez nie grać w stare gry na współczesnych telewizorach. No dobra, ale mamy już porządny sygnał ze starej konsoli, no to możemy w końcu zacząć go grabować jakimś porządnym graberem, który będzie nam porządny sygnał 50 razy na sekundę przekazywał do komputera i nie będzie miał jeszcze dodatkowo opóźnień. No bo pewnie zapomniałem wspomnieć, że również ten graber posiada dosyć spore opóźnienie i to, co widzimy na ekranie komputera, jest opóźnione powiedzmy 0,5-0,7 sekundy w stosunku tego, co widzielibyśmy na ekranie telewizora. Oczywiście ten graber jest graberem pass-through, to znaczy, że sygnał, który wchodzi od konsoli, możemy z powrotem wyprowadzić na telewizor i tak naprawdę do tego on raczej służy, by grać sobie na telewizorze, a obok by sobie sygnał z konsoli nagrywać gameplaye. Oczywiście możemy też użyć go jako graber do streamowania, przy czym tutaj musimy znowu przeznaczyć na granie osobny monitor komputerowy. Natomiast ten graber, który niedawno kupiłem dzięki wsparciu fanów naszego kanału, już
ma tą jedną przeogromną zaletę, że nie posiada praktycznie laga. To znaczy, że wszystko to, co podłączymy tutaj do portu HDMI, zobaczymy sobie na ekranie komputera bez żadnego opóźnienia. To powoduje, że możemy jednocześnie streamować i grać. Że możemy na przykład grać patrząc na podgląd z programu do streamowania, na przykład możemy grać patrząc po prostu na podgląd z OBS-a. No i w tym momencie powinniśmy chyba powiedzieć, że streamowanie powinno być proste. No ale proste, jak już sam tytuł mówi, nie jest. Te grabery HDMI mają jedną przykrą wadę. Obsługują tylko pewne rozdzielczości. I to nie mówię tylko o tym, że obsługują rozdzielczości tam 400 linii w pionie, no bo potrafią to obsłużyć, ale nie obsługują wszystkich szerokości tych rozdzielczości. W związku z czym już mi się zdarzało, że sygnał, poprawny sygnał, który otrzymywałem z tego droższego upscalera, bez problemu wyświetlałem na ekranie monitora HDMI, ale już za nic nie łapał go ani jeden, ani drugi graber. Czasami się zdarza tak, że jeden z tych dwóch graberów łapie obraz, a czasami się zdarza, że czasami on obraz łapie, czasami obraz nie łapie. Jeszcze jeden problem. Czasami podczas działania programu, podczas działania konsoli, podczas działania komputera zmienia się rozdzielczość, którą ten komputer generuje. I tutaj zazwyczaj oba z tych graberów zawieszają się. I trzeba je włączyć i wyłączyć, by ponownie ustaliły sobie aktualną rozdzielczość i zaczęły pracę. Czyli ta dynamiczna zmiana rozdzielczości z komputera, z konsoli powoduje, że nie można tego na żywo streamować, bo co chwilę mamy awarię. W związku z czym jakiś czas temu zakupiłem sobie za 25 zł chiński dongielek USB HDMI, który gdzieś mi tutaj spadł i nie mogę go w tej chwili znaleźć, ale jest to po prostu taki mały chiński dongielek, nazywa się HDMI Video Converter, kosztuje 25 zł i ma on tą wielką zaletę, że jest totalnie odporny na zmianę rozdzielczości i obsługuje dosyć dziwne rozdzielczości. Bo na przykład jakiś czas temu używałem komputerka Maximate, który swoją podstawową rozdzielczość bierze z rozdzielczości VGA, bo jest tak naprawdę komputerem z portem z wyjściem VGA. Ale kurde, miałem tutaj nie mówić o problemach z tymi nowszymi retro sprzętami, także nie będę tego tematu kontynuował. Tyle, że powiem, że ten najtańszy wideograberek ma tą przyjemną funkcję, że w momencie zmiany rozdzielczości co najwyżej zawiesi się na 2-3 sekundy, pojawią się na sekundkę te takie pasy kolorowe, ale wraca do działania. W związku z czym nawet da się go używać, no chyba, że używamy go z jakimś dymkiem, w którym to zmiana rozdzielczości się pojawia co chwilę i tak naprawdę pół dymka zamiast dymka widzimy te kolorowe pasy i czekamy na zmianę rozdzielczości. No i powiecie, że to tylko drobna niedogodność, ale to, że tu graber kosztuje 25 zł zamiast tam prawie 1000, to jest już naprawdę, prawda, szałowa cena, no i należy go sobie wziąć. No tak, tylko ten chiński graber za 25 zł ma dwie wady. Dosyć słabą jakość obrazu po pierwsze, a po drugie też obsługuje tylko 25 klatek na sekundę, więc nie jest też zbyt dobry do oglądania demek. Ciężko jest z tym streamowaniem, prawda? Dodatkowo są też pewne urządzenia, które za nic nie chcą nadawać sensownego sygnału wideo, który byłby rozpoznawalny przez jakikolwiek z tych graberów i upscalerów. Takim urządzeniem jest na przykład Atari 2600, które tylko jakimś cudem według mnie jest rozpoznawane przez normalne telewizory, bo to, co ono nadaje ze swojego wnętrza, to jest tak naprawdę tylko sygnał palopodobny. Oczywiście ono nadaje go w postaci sygnału antenowego, także nie możemy bezpośrednio już w dzisiejszych czasach podłączyć anteny do komputera i sobie ze spokojem streamować, bo już takie
tunery telewizyjne do komputera ze starymi sygnałami antenowymi już są bardzo rzadko spotykane, poza tym one mają też kilkusekundowe lagi, ale możemy sobie taki sygnał wideo na przykład przepuścić przez jakiś stary magnetowid, czy jakiś stary tuner telewizyjny, który tam na wyjściu to wideo będzie już posiadał, z RF-a na wideo. Możemy też na przykład sobie przerobić atarynkę, by sama z siebie nadawała sygnał wideo. Ja nawet dwie atarynki takie przerobiłem i te dwie atarynki na telewizorach CRT dają po prostu przepiękny obraz. Po prostu no, cudo, żyleta, ale mimo wszystko ani upscaler, ani graber analogowy, nic tego sygnału nie jest w stanie poprawnie rozpoznać i nagrać na komputer. I dlatego w odcinku o atarynce widzieliście na YouTubie po prostu nagrany z zewnątrz przez aparat fotograficzny stary telewizor. Dodatkowo jest też tak, że jeden komputer działa z tym graberem, tym upscalerem, drugi komputer działa z tym upscalerem, z tamtym graberem, jeden komputer z niczym nie działa. Ponieważ gadam już bardzo długo, to nawet już nie będę mówił o tym, jakie cyrki są potem z tym sygnałem wideo zamienionym na sygnał cyfrowy już w samym komputerze i w ogóle to, co się dzieje na komputerze, jakie tam są problemy, to w tym momencie pominę, to jest zupełny temat na zupełnie duży drugi odcinek. Tylko mogę na końcu Wam powiedzieć, jaka jest na to wszystko metoda, jakie jest na to wszystko rozwiązanie. Rozwiązanie to niedawno zaproponował Szafa z grami i jest to tak naprawdę streamowanie po prostu z emulatorów. No tak, z emulatorów. Ja bardzo często, kiedy mam streamować po prostu granie, to uruchamiam emulator. I tak naprawdę wszyscy są zadowoleni. Tylko niestety czasami chcę postreamować swoje boje ze sprzętem, z prawdziwym sprzętem. No i wtedy bardzo często się okazuje, że te moje boje ze starym sprzętem przeobrażają się niestety w boje z graberami i upscalerami. I tym pesymistycznym stwierdzeniem będę kończył dzisiejszy odcinek. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli kupować kolejne grabery i kolejne upscalery, które obawiam się, że nie będą znowu działały. Chociaż podobnież teraz, jak już mówiłem, wyszedł taki super, hiper, wszystko mający upscaler za jedyne 1300 zł i nie można go już nigdzie kupić. Za pół roku pewnie będzie dostępny znowu. Także kto wie, może sobie taki dla retrogralni sprawimy. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie, Borg Retrogralnia.